No hej, słuchajcie, dzisiaj obrabiam ten film i jest 1 grudnia. Jej! Ja się tak cieszę! Jest grudzień! A to oznacza, że są vlogmasy. Dużo osób strasznie się mnie pytało, czy będą vlogmasy. Oczywiście, że będą. Ja sobie nawet nie wyobrażam odliczania do świąt bez vlogmasów. Nie wiem, czy uda mi się codziennie nagrywać i codziennie wrzucać, bo nie ukrywam, dużo roboty, a dużo się dzieje i nie dałabym rady. Dzisiaj zapraszam Was na taki troszeczkę poczuj Christmas vibe. Jest to vlog z ostatniego weekendu, gdzie zobaczcie, co robiłam. I zapraszam Was na mojego Instagrama oraz TikToka, żebyście byli bardziej na bieżąco i razem, żebyśmy odliczali do świąt. Buziaki, miłego oglądania. Hej! Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest sobota i idę do szkoły na zajęcia anatomii. Ja się uczyła tym razem o mięśniach. Będziemy też ćwiczyć, dlatego też jestem przebrana w dresiki. Później mam próbę, a później mam przedstawienie, tylko ja nie będę występować, tylko osoby z drugiego rocznika i trzeciego rocznika właśnie w naszej szkole. Więc już się nie mogę doczekać. Będzie to jakby taki trochę, można powiedzieć, pokaz choreograficzny. Może to być w parach, może to być w grupie. Już naprawdę nie mogę doczekać. Kompletnie nie wiem, czego się spodziewać. Moja koleżanka powiedziała mi, że jakieś 2 lata temu, rok temu, była dziewczyna, przyszła na środek sali i zaczęła jeść Nutellę i to było tyle. A to chciałam powiedzieć jeszcze na samym początku. Oprócz tego, że idę teraz na anatomię i będę się uczyć o mięśniach. Trochę się stresuję, bo to wszystko jest po angielsku i po łacinie i ja czasami mam takie, o co chodzi? Ale daję sobie radę, po prostu mam Google tłumacz i mogę to sobie po prostu przetłumaczyć. 2 tygodnie temu zrobiłam sobie taką listę, to co sprawia mi przyjemność. Rzeczy, które sprawiają mi przyjemność. Na przykład podstawowe, pyszna kawka, albo matcha, albo spacery, albo no właśnie taniec, albo nagrywanie, spędzanie czasu z przyjaciółmi, rozmowy z moimi najbliższymi, bla 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 bla. I teraz codziennie staram się zrobić jedną rzecz, która sprawia mi przyjemność. I zauważyłam taką różnicę w ogóle w swoim samopoczuciu. I to nie musi być typu, nie wiem, pojechać na Malediwy. Chociaż chętnie bym pojechała i muszę się pośpieszyć, bo zaraz ich nie będzie. I mówię to bardzo często. Serio, kiedyś to musi się udać. Ale mówię o takich na przykład małych rzeczach, typu wstaję trochę wcześniej i pójdę na spacer. Ja akurat mam takie szczęście, że mam takie, jakby jak widzicie, drzewa tu, tam jest S-Bahn, właśnie jedzie i tędy właśnie sobie tak idę codziennie do szkoły i wracam i to mi daje wielką przyjemność. To jest po pierwsze. Po drugie, na przykład właśnie dzisiaj sobie zrobiłam matchę, bo wstałam i byłam taka dead po całym tygodniu, jeszcze jest soboty do szkoły cały dzień. Pomyślcie, co wam sprawia przyjemność, wypiszcie sobie na kartce, co wam sprawia przyjemność i spróbujcie codziennie robić jakąś małą rzecz. I w ogóle to jest śmieszne, bo w Polsce już dawno pada śnieg, nawet w Berlinie pada śnieg, a tu rozmawiałam z moim fizjo i powiedział mi pan, że tutaj śnieg pada tak w lutym, więc do lutego raczej nie będzie śniegu, więc jak wrócę dopiero do Polski, to zobaczę śnieg. Ale mi to na razie nie przeszkadza, jeszcze jest piękna jesień. Ok, so skończyliśmy już latami klas i teraz idziemy tutaj wszyscy razem. Do you want to say hi? Where are we going? Going to the Christmas market. Okay, bye. Mamy pretzel and mac with mac. Bavarian people. Of course, pretzel everywhere. Every time. So now I'll be speaking in English and I will put Polish subtitles. Yeah, let's make it that. No. No. Sorry. Eine heiße Schokolade bitte. Eine heiße Schokolade bitte. Perfekt. Perfekt. Czekamy jeszcze na Laura, na jej chłopaka i na Dawida. Czy my mamy takie coś w Polsce? Powiedzcie mi. To są orzechy dały w karmelu. Cukier i w ogóle i waniliach. I to jest mega, mega dobre.
Mega, mega dobre. But I don't think that we have it in Poland. Musicie mi powiedzieć, czy mamy to w Polsce, bo jestem mega confused. Właśnie wracam do Caritasu, muszę sobie szybko zrobić jakieś jedzonko, a wieczór jadę na próbę, a później na przedstawienie. Tak wygląda moje jedzonko, które zrobiłam. Jest to łosoś z warzywkami i ryżem i zaraz może też dodam, myślę, żeby dodać pesto z tofu, prosto z Polski. Sorry za ten bałagan, jak widzicie. Zaraz się zbieram, a w ogóle najlepsze jest to, że właśnie dziewczyny, które są tutaj z Iwansona, oglądają mnie, więc jest śmieszne. Bo ja sobie coś mówię, a one nie wiedzą w sumie o co chodzi, ale mnie oglądają i mówią, że bardzo mi się to podoba, więc to jest mega cute, mega słodkie. Dlatego pozdrawiam was, mimo że nie rozumiecie co mówię. Myślałam, żeby jakby stawiać angielskie napisy tak naprawdę, żeby jakby wszyscy mnie rozumieli, ale nie wiem, zobaczę w sumie, bo to jest strasznie dużo pracy. Myślałam też, żeby zacząć nagrywać po angielsku i po prostu dawać napisy po polsku, ale to też jest dużo. Zamieszania, mieszamy i zaraz musimy lecieć. Muszę wyjść za 15 minut, jestem kompletnie nieprzygotowana, ale chciałam wam pokazać ten kubeczek. Czy on nie jest słodki? Musieliśmy zapłacić chyba 5 euro. Kiedy kupowałam właśnie gorącą czekoladę, musiałam dopłacić 5 euro. Tak jak chyba w Polsce, to jest na pewno we Wrocławiu. Też musiałam tam też dopłacać zawsze. I mogłam sobie zostawić ten kubek albo go oddać, wtedy bym miała te 5 euro. Ostatnio znalazłam taką czekoladę, słuchajcie. Pumpkin Spice. I znalazłam ją w Lidlu za nie wiem, mniej chyba niż euro nawet, albo za jakieś euro. Powiem wam, że jest dobra bardzo, więc jeśli ją znajdziecie w Polsce, bardzo polecam. Wygląda tak. W ogóle dzisiaj robiłam matcha w tej bluzie. Mówię, o pójdę w niej do szkoły dzisiaj. I otworzyłam ten kubek. I widzicie to. Jest cała bluza w matchy. Mam nadzieję, że to się dopierze. Jeśli nie, to będę płakać. To się nie doprało. Teraz na Zalando były strasznie duże promocje, więc stwierdziłam, że kupię właśnie jakieś bluzy, bo moje po prostu są już nie do mycia. I to wygląda jakby to było brudne. No i to jest brudne, ale to się po prostu nie da wymyć. Stwierdziłam, że kupię nowe, bo właśnie były bardzo duże promocje. No i kupiłam, ale one już doszły, ale do Polski, więc ja dopiero za miesiąc je zobaczę. Na razie chodzę cały czas w tym samym. Tak wygląda mój make-up. Perfekto, uwielbiam kreski, ale kolorowe, cienie ja zawsze robię, ja nienawidzę kresek czarnych, bo nigdy mi nie wychodzą, a te po prostu jakoś można fake it till you make it. Jakby nie zrobiłam jakiegoś wielkiego makijażu, tylko te kreski. Jeśli właśnie gdzieś wychodzę, to po prostu to i zawsze, to, zawsze ktoś mi zwrócił uwagę, że wow, jak to fajnie wygląda. I ja mam takie dzięki. Po drugie, Boże, ja jestem w szoku w ogóle, co tu się dzieje. Ja podchodzę do pań tam na dole, są takie jakby panie, które się troszeczkę na mnie, można powiedzieć, zajmują. Jeśli mam jakiś problem, to możemy do nich pójść. Też na przykład właśnie jeśli wychodzimy gdzieś, gdzie nie wrócimy o danej godzinie, która jest nam narzucona, czyli w ciągu tygodnia 22, a na weekendy i piątek, dokładnie o północy musimy wrócić. No moi znajomi mają ponad 18 lat. Jeśli masz ponad 18 lat, to możesz wracać kiedy chcesz. Oni jakby w ogóle się tym nie przejmują. Ale jeśli jednak jeszcze masz na 17, 16, no to jednak o ciebie dbają. I to jest mega fajne, bo naprawdę za każdym razem trzeba im codziennie mówić, że ja już jestem w Caritasie, że ja wróciłam. Żeby się nie martwili. Więc codziennie o tym mówię. Albo i codziennie mówię, że zostaję w Caritasie na noc. Ale teraz właśnie powiedziałam, że no, że wychodzę i nie wiem, czy wrócę o tej 24, czy może trochę później. One tak na mnie patrzą i tak, a gdzie ty idziesz? Ale super. A ja takie, że no, że teraz właśnie idę na próbę, a później na przedstawienie. One takie, a ty bierzesz mi udział? Ja, że nie, że w tym roku nie, może za rok. Co potem party? A ja takie, że no, zobaczymy, mam nadzieję, że tak. One takie, no tak, no zobacz, jest sobota, baw się coś tam i have fun i idź na party i korzystaj z życia. Więc tak fajnie, miło. A jak na przykład mówię im, że no, ja zostaję dzisiaj, na przykład jest weekend i mówię, nie, ja zostaję ci w Caritasie, to one takie, a no dobra. Więc jakby mają taką nadzieję, że gdzieś wyjdziemy i się po prostu będziemy dobrze bawić. Nie wiem, czy mnie widać. Nie, nie widać mnie. Nie wiem, czy mnie widać, ale chcę powiedzieć, że u mnie teraz na słuchawkach cały czas Calm Down, Mayrema i Selena Gomez. Cały czas. Ja po prostu jestem uzależniona od tej piosenki
i cały czas je słucham. Możecie dawać znać w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona piosenka. Z chęcią posłucham czegoś innego, bo po prostu ja nawet jeśli nie słucham tej piosenki, to i tak mam ją w głowie. Ona daje taki super vibe. Jeśli nigdy nie słuchaliście tej piosenki, to dam wam link w opisie. Nie wiedziałam, że tu mam galerię. Okej. Okay. I patrzcie, jak jest ciemno. Halo! Jest 16:30. Jak tu żyć? A nie, sorry, 17. Dobra, jest 17, ale still. Słońce tu zachodzi o godzinę później niż w Warszawie, więc pewnie w Warszawie to już w ogóle jest maksymalnie ciemno. I jeszcze The Most Beautiful Boy z Young Royals, czyli Książęta. Ostatnio oglądałam ten serial. Ja jestem wielką fanką, ja nie wiem, po prostu ten vibe podoba mi się strasznie. I ten pierwszy sezon oglądałam już dawno, więc musiałam go powtórzyć. I to jest pierwszy serial, kiedy powtórzyłam. Okej, okay, tak wyglądam. Na szybko jakaś w ogóle stylówka po prostu z kosmosu, ale mam moje ulubione kolczyki. I yeah, that's it. Idziemy oglądać. I'm so excited. Niestety nie udało mi się nagrać, ale powiem wam, że przerosło to moje oczekiwania. To było coś niesamowitego, naprawdę. Taki pierwszy w sumie występ, taki kontemporary, występy, tak można powiedzieć, bo to dużo było tych występów, ale no, to było coś niesamowitego. To był Oktoberfest, ja tutaj nagrywałam też, a teraz jest... Widzę. Tak, jest z Marysią. By the way, Marysia jest z mojej klasy, z tego samego rocznika, więc ze szkoły się znamy. I Marysia mówi też po polsku, więc to było fajne, że mogłam w końcu mówić po polsku. Też byłyśmy tam z jej znajomymi, którzy też mówią po polsku. Było mega fajnie, ale zobaczycie zaraz. I jesteśmy, nie wiem czy w ogóle nas widać, ale jesteśmy tutaj sobie, więc w końcu mogę mówić po polsku. I tam ktoś, nie wiem, sobie coś się robi. I idziemy zjeść bigos, ale ja nie lubię bigosu, więc zjem precla. Mam ochotę zacząć na precla dzisiaj. Strasznie! Było mega śmieszne, bo tak naprawdę ten jarmark w ogóle nie wyglądał jak jarmark świąteczny, tylko jak taki jakiś, nie wiem, festiwal kolorów, festiwal światła, nie wiem, to w sumie tak wyglądało, więc tak, taki vibe stricte Christmas nie było aż tak czuć, ale to może też kwestia, że nie było wtedy jeszcze grudnia, ale już jest prawie z grudzień! Yay! Polish vodka bar! Polish cuisine! Bigos! Kiełbasa! Bułki! O, mega jak pięknie pachnie! Ja nie. Przepraszam, że się wziąłem, wziąłem kiełbasę, ketchup bang, za 6,50. I tym oto pozytywnym akcentem zakończymy dzisiejszy filmik. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Życzę wam miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru, gdziekolwiek to oglądacie, kiedykolwiek to oglądacie. Buziaki!